każdych badaniach ankietowych rzecz sprowadza się zawsze do dwóch kwestii. Po pierwsze, kto pyta, co pyta i dodam trzecie, i kogo pyta. Jeżeli my pytamy księgowych, które na dzień dzisiejszy księgowymi są, to proszę o wybaczenie, zawsze będą przeciw. W sposób bardzo naturalny, dlatego że to jest po prostu potencjalna konkurencja, więc każdy do tego dojdzie. Wychodzą bowiem z takiego założenia, skoro myśmy przechodzili przez pewną ścieżkę, to dlaczego każdy następny ma już przez tą ścieżkę nie przejść? Nie, każdy ma mieć takie same szanse. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na ludzi młodych, którzy mówią, mam doświadczenie, mam praktykę, mimo że jestem młody. Dzisiaj jeden z naszych uczestników tak powiedział. Mam doświadczenie, mimo że jestem młody. Dzisiaj już studenci pracują, nie tylko studiują, ale także i pracują. To czy można im nie dać takiej szansy? Wydaje mi się, że można. Rynek ich oczywiście zweryfikuje. Księgowy doskonale wie, że im więcej wie, tym ma więcej wątpliwości. Nieodwrotnie. Czy będą ryzykanci, że nic nie będzie od nich wymagane, a będą wykonywali ten zawód? Myślę, że takie osoby się znajdą. Tylko myślę, że też i rynek takich osób długo na tym rynku nie utrzyma. My jesteśmy organizacją, która należy do IFAK-u, do Międzynarodowej Federacji Księgowych i tam mamy obowiązujące nas standardy edukacyjne. I w tych standardach edukacyjnych mamy jedną świetną rzecz. Nie tylko jedną, ale ta jest świetną rzecz. A mianowicie, że księgowy profesjonalista ma stać na dwóch nogach. Pierwsza noga to jest dojście do zawodu. I to dojście do zawodu powinno być udokumentowane. To przeczy naszej deregulacji, bo ma się wykazać wiedzą przed kimś. Ktoś to jednak ma zweryfikować. A potem jest druga noga. Jak nabierzesz doświadczenia, masz się cały czas uczyć. Czyli jest ustawiczne doskonalenie zawodowe, które też ma weryfikować ktoś. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jeżeli nałożymy na to dzisiejszy nasz stan prawny, który jest na dzisiaj, to mamy tylko jedną nogę, drugiej nie mamy. Bo tylko jest jedna noga, kiedy, żeby móc prowadzić biuro rachunkowe, muszę mieć certyfikat Ministerstwa Finansów. Mam, 15 lat mija, nic nie robię, nic się nie uczę i ciągle jestem dobry. Wobec tego szukamy także i drugiej nogi. Można by było powiedzieć tak, że to straszne, co zabrzmi, że jestem trochę za i trochę przeciw. Bo obie nogi powinny być. Natomiast to nie musi robić ministerstwo, to nie muszą robić samorządy, to mogą robić różne organizacje, które będą to chciały robić. Stowarzyszenie Księgowych przygotowało cztery poziomy certyfikacji zawodu księgowego. Więc jeżeli nawet nie będzie regulacji zawodu księgowego, to pracodawca będzie mógł zobaczyć certyfikat, a za certyfikatem mamy zarówno wiedzę, jak i umiejętności, jak i kompetencje społeczne, czyli no, jest to pewien dokument, który jakby stoi za osobą i mówiąc, tak, umiesz to, możesz dobrze zrobić. To ja się nie obawiam deregulacji, być może trochę jest niezrozumienia w idei deregulacji, bo to chyba nie chodzi o to, żeby wyrzucić z listy zawodów te wypunktowane w deregulacji zawody, tylko inaczej je kontrolować. Na innym poziomie sprawdzać umiejętności.